Wam pokażę, jak zrobić takiego albo takiego ludka z mazaka 3D. Najpierw trzeba zrobić szkic, potem żeby odrysować. Włożę go teraz pod podkładkę i zacznę rysować. Ozdoba choinkowa jest gotowa. Ten pójdzie na kiermasz szkolny, a te pozostałe zawieszę na naszej domowej choince. Pierwsza połowa bombki gotowa, teraz druga. Now are you, dear old man? Whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney. Tak wyglądają moje dwie połowy bombeczki. Teraz je połączę. I proszę, moja pierwsza bombka 3D gotowa. To są moje wszystkie wyroby wcześniejsze na kiermasz w szkole. Mam tutaj bransoletkę, bombki, gwiazdki, choineczkę i nawet Harry Potterów. Pora zrobić bombki na mojej choince. Choose for me, dear Santa Claus, what you
będę na wieczorku Harry'ego Pottera. Ta-da! Hej ja! Uwielbiam mój mazek 3D. Można z niego zrobić tyle fajnych rzeczy. Tutaj są moje wszystkie wyroby świąteczne z 3D. Tą część zabieram na kiermasz szkolny, a tą zostawiam w domu. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie mój kanał i łapki w górę dawajcie. I widzimy się w następnym odcinku. Pa!